podstawowym waszym zadaniem jako terytorialsów jest zapewnienie bezpieczeństwa regionu, w którym mieszkacie. Zarówno w przypadku konfliktu zbrojnego, sytuacji kryzysowych, czy klęsk żywiołowych. Zgodnie z naszym mottem, zawsze gotowi, zawsze blisko, macie chronić lokalną społeczność, służyć jej wsparciem i pomocą. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Pułkownik Mirosław Ryś, dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzisiaj 130 żołnierzy złożyło przysięgę na sztandar batalionu składowania, ale tym samym zostali żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, żołnierzami 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierzy są z całego województwa warmińsko-mazurskiego, zarówno tutaj z Olsztyna, Morąga, Braniewa, jak i Giżycka i Ełku. Natomiast szkolili się w Braniewie oraz w Giżycku, w dwóch ośrodkach, które posiadamy i w których szkolimy żołnierzy. Główną misją żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest wspieranie lokalnej społeczności. Tutaj nasze zdolności budujemy w zakresie znajomości terenu. Wszyscy żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej pochodzą z Warmii i Mazur. Służą tutaj, znają doskonale teren, znają uwarunkowania społeczne, znają teren i na tych zdolnościach budujemy naszą siłę. Brygada się dopiero tworzy, w związku z tym jest to początek współpracy. W tej chwili ma siedzibę w Olsztynie, jest już ponad 400 żołnierzy, z czego prawie 200 z powiatu olsztyńskiego. Dzisiaj przyjmowało przysięgę 25 mieszkańców powiatu olsztyńskiego. Wojska Obrony Terytorialnej będą uzupełniały część działań, które w tej chwili robi Straż Pożarna, Wojsko, czy też inne służby, które służą społeczeństwu. Społeczność już w niedługim czasie zobaczy żołnierzy w działaniach też w lesie, bo z tego co wiemy z informacji pana pułkownika Brysia, mają w tej chwili pomagać nam w ustalaniu zagrożeń ASF-u, czyli w poszukiwaniu padłych dzików. W związku z tym mam nadzieję, że to będzie się tylko rozwijało w sposób pozytywny, a my jako samorządowcy jesteśmy bardzo otwarci na ich działania i ich uzupełnienie zarządzania kryzysowego. Czy kobiety są traktowane jakoś ulgowo? Nie, nie są traktowane ulgowo. Kobiety realizują taki sam cykl szkoleń i ćwiczeń przygotowawczych jak mężczyźni, którzy służą. Nie ma tutaj taryfy ulgowej. Myślę, że ulg dla kobiet w wojsku nie ma. Starałyśmy się tak samo jak mężczyźni podobać wszystkim obowiązkom, zadaniom. I czasami muszę przyznać, że wykonywałyśmy wręcz lepiej te czynności niż mężczyźni. Czy wiąże pani dalej karierę może z wojskiem? Na razie przed nami kolejne szkolenia rotacyjne, wszystko pokaże czas. Zobaczymy, na pewno jest interesujące, na pewno jest ciekawie, jest ciężko, ale o to chodzi. Tutaj trzeba po prostu spiąć siły i razem walczyć. Chciałam się sprawdzić zarówno fizycznie, jak i psychicznie oraz poznać, na czym specyfikę służby wojskowej, ponieważ wiąże z nią przyszłość. Czy to bardziej praca czy powołanie? Myślę, że praca i powołanie. Jeszcze się okaże. Panie w niczym nie odstają od mężczyzn w zakresie szkolenia i nie ukrywam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony aktywnością pań, ich zaangażowaniem w szkolenie i osiąganymi wynikami w szkoleniu. Wojska Obrony Terytorialnej stawiają na jeden punkt, taki najważniejszy, taki aspekt społeczny, co ja bardzo uwielbiam, dla służbie ludzi, służbie lokalnej ludzi. To zawsze chcieliśmy robić, pomagać lokalnej ludności. Dzięki Wojskom Obrony Terytorialnej będziemy mieć i mamy taką możliwość, gdyż jako żołnierz teraz obrony terytorialnej już jesteśmy zaprzysiężeni. Możemy teraz reagować, działać i patrzeć, jak się dzieje krzywda, reagować z obowiązkiem, z honorem i z godnością. Podczas szkolenia co było najtrudniejsze?
Jak dla mnie początek to było wstawanie, to znaczy wstawanie nie, ale ten bieg początkowy to zaprawa, tak? Ale po pierwszym tygodniu już człowiek tak się zaaklimatyzował, że stawało to się jakby normą, tak? Nawet nie normą, dla mnie to się stawało taką przyjemnością. Ja każdego dnia chciałem wstawać, ja to lubię, jest mi tu dobrze, dobrze się czuję, mimo że jest krew, pot i łzy, to chcę, żeby to leciało, chcę czuć ten ból i chcę z tego bólu czuć swoją satysfakcję i to mnie motywuje, więc dla mnie może nie było może coś trudnego, a coś fajnego, coś zajawkowego, że tak kolokwialnie powiem, coś mnie to popycha mnie i motywuje mnie do przodu. Czy dalej planujecie teraz karierę w wojsku? Na razie pierwszy rok na pewno będzie Wojska Obrony Terytorialnej, a zobaczymy jak będzie po roku, czy... No z pewnością myślę, że po tym co teraz jest fajnie i myślę, że nadal będzie fajnie, tym bardziej generał zapowiadał dzisiaj intensywne i fajne szkolenia i myślę, że to będzie na pewno tak realizowane, więc zobaczymy, w drugim roku, w trzecim już może będziemy się stawiać do służby zawodowej. Co panią skłoniło, żeby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej? Dużo czynników wpłynęło na to. Myślę, że przede wszystkim jeden z powodów to jest to, że jestem nauczycielem w szkole ponadgimnazjalnej z klasami mundurowymi i dużo o tym słyszałam, że jest taka właśnie możliwość, taka formacja, która w tej chwili właśnie na ferie spowodowała zwołanie jak gdyby i młodzieży, i nauczycieli też, i innych chętnych do tego, żeby właśnie wstąpić w szeregi WOT-u. A co było najtrudniejsze podczas szkolenia? Najtrudniejsza była rozłąka z córką. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dostają uposażenie, na które składa się 91-20 za każdy dzień szkolenia. Natomiast 91-20 za każdy dzień szkolenia, za pozostawanie w gotowości bojowej 320 zł. Czyli jeżeli żołnierz odbył zakładaną liczbę dni szkoleniowych, to są 2 dni szkoleniowe w miesiącu, oraz był przez cały miesiąc w gotowości do realizacji zadań, otrzymuje ponad 500 zł. W tej chwili, tak jak wiadomo, kończą się ferie w warmińsko-mazurskim i tak też my kończymy przygodę z 16 i od jutra wracamy do pracy. Rotacje odbywają się w weekendy, także myślę, że można pogodzić i pracę, i właśnie bycie terytorialsem. Obecnie w strukturach 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej służy ponad 1600 żołnierzy OT pełniących terytorialną służbę wojskową. Gdy do tego dodamy żołnierzy zawodowych, to obecnie brygada liczy ponad 1800 żołnierzy.